Cześć kochane moje, dzisiaj jak widzicie pokażę Wam jak nadbudować paznokcia na formie. Zrobiłam sobie dopiero co paznokcie, ale niestety przy dzieciach jednego podważyłam sobie przy wyciąganiu koszyczka ze zmywarki i będzie trzeba go nadbudować. Pierwsze co robię to matowię dobrze paznokieć, kierując się w dół paznokcia w tym oto kierunku. Trzeba to zrobić bardzo dokładnie, by po prostu każda część paznokcia była dobrze zmatowiona. Kiedy ten paznokieć już jest zmatowiony, dobrze sobie to czyszczę z kurzu i nakładam primer. Nakładam go takim pędzelkiem daleko od skórek i czekam, aż paznokieć zmatowieje. Kiedy paznokieć zmatowieje, to widać od razu, bo się po prostu nie błyszczy. Nakładamy sobie Bond Gel. Bierzemy, ja używam teraz tego z Brill Bird. Nakładamy sobie go tak jak lakier. I do lampy. Kiedy wyschnie, bierzemy naszą formę, bierzemy kartkę, część, którą się wyciąga, przyklejamy pod spód, starając się, żeby to wyszło tak bardzo równo na środek. Otwieramy i palcami robimy taki rulonik, coś tego typu. Widzicie? Nie sklejamy z żadnej strony, tylko tak formujemy, żeby po prostu palec łatwiej do tej formy się dopasował. Wkładamy go dobrze pod spód, pamiętając, żeby był dobrze przyklejony i pod spód, żeby dopasował się doskonale do naszego paznokcia. I wtedy lekko pod spodem sklejamy. Jak widzicie, z każdej strony przylega, nie odstaje i jest sztywny. Bierzemy nasz żel. Ja użyję tego Iron z Brill Bird, bo jest bardzo wytrzymały. Biorę sobie mój pędzelek, użyję czwórki. Jeśli chcecie zobaczyć wideo o pędzelkach, to zapraszam. Nakładam kropelkę na środek. I teraz takim w miarę czystym pędzelkiem jadę po całym paznokciu. I rzeźbię sobie mój kształt. Tym razem zrobimy na szpic. Starajcie się tak ruszać pędzelkiem, by nie dostawało się powietrze, czyli nie odciągamy, przyciągamy, tak, bo w taki sposób dostają się bąbelki powietrza do żelu. Musi ten ruch być taki bardzo jednolity. Prawie nie dotykamy żelu, tylko tak z góry lekko głaszczemy i prowadzimy go tam, gdzie chcemy. I do lampy. Kiedy już wyschnie, możemy ściągnąć od razu formę, bardzo uważając, by po prostu nasz żel nie pękł, ale jeśli wasza warstwa jest naprawdę cieniutka, to możecie sobie zostawić tą formę jeszcze i nałożyć najpierw kolor, bo ta forma po prostu nie przeszkadza. Biorę sobie kolor i delikatnie go nakładam.
Jak widzicie, ja prawie nie dotykam żelem, pędzelkiem żelu, tylko po prostu tak go prowadzę. On sobie sam spłynie tam, gdzie trzeba. Ja go tylko tak z wierzchu delikatnie prowadzę tam, gdzie chcę, by szedł. I do lampy. Teraz nakładamy drugą warstwę bardzo cieniutko. Jeśli nie macie wprawy w robieniu paznokci, to radzę Wam, by robić każdy paznokieć z osobna. Później z czasem, jak nabierzecie wprawy, to będziecie mogły malować wszystkie paznokcie i dopiero wtedy wkładać do lampy. Na początku odradzam takie coś, ze względu, że może po prostu ten żel spłynąć. I do lampki. Gdy paznokcie już wyschną, znowu bierzemy nasz Brill Bird Iron, żel, który ma wzmocnić nasze paznokcie, i po prostu nałożymy sobie taką kuleczkę na spód paznokcia i delikatnie posuwamy się ku górze. I do lampy. Kiedy paznokcie wyschną, biorę sobie mój bezpyłowy płatek, biorę sobie mój cleaner, moczę wacik w cleanerze i przemywam paznokcia dobrze. Teraz wezmę sobie pilnik i tam, gdzie się mi po prostu nadlało, tam, gdzie jest jakaś nierówność, niedoskonałość, tam po prostu sobie to piłuję z góry, wyrównuję sobie kształt, jaki chcę. Teraz mogę sobie po prostu z tym robić to, co chcę. Biorę sobie mój puffer i przejeżdżam z góry, by wyrównać poza kamerką. Zrobiłam sobie też kciuka. Teraz biorę sobie moją szczoteczkę, czyszczę sobie dobrze wszystko z pyłków. Biorę sobie mój taupe coat i przejeżdżam, zamykając dobrze z przodu w tej części. Tak samo robię z moim kciukiem. I na ostatnie 3 minuty do lampy. Przemywam znowu cleanerem. I paznokcie gotowe.